Nie jestem pewna, czy jestem wystarczająco widoczna, ale dziwnie jest pogłos, bo jest o wiele mniej mebli niż zwykle i w ogóle zyskałam przestrzeń do nagrywania, co jest wspaniałe. Chyba zostanę na zawsze u mojego brata. Pewnie nie. Już widzę, jak się cieszy bardzo, kiedy to widzi. W każdym razie takie studio myślę, żeby się przydało. Chcę wam szybko powiedzieć dwie rzeczy. Jedną o książce, drugą też o książkach, które będę zaraz odpakowywała. Zaczęłam czytać książkę Hani. Nie planowałam tego robić. Znaczy planowałam ją przeczytać, ale myślałam może na początku roku dopiero, bo teraz mam rozpoczętych kilka książek. Pomyślałam, że przeczytam tak początek, wiecie, żeby zobaczyć, jak ta książka jest skonstruowana, jak jest napisana. I nie mogę się od niej oderwać. Tak się wydarzyło, że czytam. Jestem w jednej trzeciej. I kurczę, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. To znaczy, ja doceniam Hanię za wszystko, co robi. Uważam, że jej filmy są naprawdę wartościowe. I treści, które przekazuje w internecie, dużo dają i wiele uświadamiają na temat zdrowia psychicznego. Ale jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona jej konstrukcją książki i sposobem napisania i dawką informacji. I opowiem wam o tym wszystkim, kiedy już ją skończę. Podejrzewam, że na koniec tego filmu albo w następnym opowiem o niej więcej, ale na pewno to jest bardzo wartościowa pozycja, jeżeli interesujecie się psychologią albo chcecie trochę o siebie zadbać lub macie w swoim otoczeniu kogoś, komu coś takiego by się przydało, to polecam, zostawię na pewno link pod spodem i kupujcie. I oglądajcie, Hanie. A teraz czas na to, czyli coroczną tradycję zamówienia staniej książki. Ja co prawda się troszeczkę zraziłam latem, kiedy zamawiałam paczkę i niestety kilka książek przyszło uszkodzonych. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie takiego problemu, bo są tutaj prezenty. Ale część prezentów książkowych do osób, z którymi się nie spotkam, już poszła w oddzielnych paczkach. I czuję, że przegięłam. Przegięłam z książkami świątecznymi. Tutaj akurat będą dwie albo trzy. A jeszcze jedna czeka na mnie w paczkomacie. I ja nie pamiętam, czy już to mówiłam. Jestem właściwie cały rok do tyłu z filmami. Chcę je umieścić, mimo że to jest takie trochę, wiecie, nie do końca z sensem. Ciężko mi się jakoś mówi, nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Lecimy z książkami. Pierwsza książka to Nosowska. Kupiona z myślą o mojej mamie, ale myślę, że ją przeczytam też ja, mój brat i tak dalej. Ja Nosowską bardzo lubię jako osobę i jako artystkę, tekściarkę i tak dalej, i tak dalej. I poprzednia książka mi się podobała. Wiem, że opinie były różne. Ja należę do tych osób, które polubiły tamtą książkę. Wiele jej przemyśleń do mnie trafiało i po prostu jest spójne z tym, co ja myślę, więc tak to wygląda. Pamiętam, że niektórzy oczekiwali właśnie takiego zabawnego kontentu, a w sumie ta książka wyszła dosyć, nie że smutno, ale o wiele poważniej na pewno niż to, co Kasia robi na Instagramie, czy robiła. Więc tak, a tutaj ta książka jest bardziej osobista z tego, co mi się wydaje. Graficznie wygląda to podobnie jak poprzednio. Dalej, brudna. Kurczę, i zagięty róg, niestety. Jakoś tak wrzucona dziwnie była ta książka. Keanu Reeves, książka dla mnie. Książka, którą zamówiłam też mojej przyjaciółce i wczoraj ją dostała. To jest w ogóle ciekawa historia i oddzielny film na nasze przygody z Keanu Reevesem. I zakład, który przypominam, że wygrałam i czekam na bilet do Hollywood i naszą wspólną wycieczkę, Marta. 4 lata temu chyba już, albo trzy. No zaraz będą 4 lata. Wsiadłyśmy z Martą i próbowałyśmy nagrać film. Jeszcze wtedy tutaj nie nagrywałam. Próbowałyśmy nagrać film, w którym opowiadamy naszą historię z filmami, z tym aktorem. Ja to nawet zmontowałam, ale to się nie nadaje kompletnie do publikacji. A tak myślę, że być może po przeczytaniu tego namówię Martę, jeżeli się spotkamy już w dobie spokojniejszej niż w tym momencie, postpandemicznej.
i sobie pogadamy o filmach i o naszych gimnazjalnych przygodach związanych z kijanem, schodzeniem do wypożyczalni, zamawianiem pizzy i kurczę, to były najlepsze momenty z tamtych czasów, bo samej szkoły nie wspominam dobrze, a właśnie te powroty i popołudnia z filmami to było najlepsze, co się wtedy działo, więc tak. A ta książka jest stworzona przez dwie fanki. Także to nie jest żadna profesjonalna biografia, tylko właśnie wydaje mi się, że coś takiego typowo fanowskiego. Tekstu nie jest jakoś bardzo dużo, są ilustracje, więc podejrzewam, że do przeczytania będzie to bardzo szybkie. A do samego Keanu i jako aktora, i jako człowieka zawsze będę miała sentyment i pozytywny stosunek, tak myślę. Bo że znowu jakaś afera wyjdzie, ale to bym się bardzo zdziwiła. W ogóle potrącam ten karton i pewnie hałasuję. Kurczę, ta książka ma tutaj takie... Ej! Nie wiem. Zobaczcie, jak to jest zapakowane. Te dwie książki były akurat na wierzchu i nie wiem, czy przez to się uszkodziła, czy była uszkodzona. Będą tu książki z outletu, więc jeżeli o to chodzi, to wiadomo, że mogą być uszkodzone. Ale... Okej, to są moje znaczniki. Oczywiście zapasy. Kurczę, te są papierowe, nie doczytałam. Słabo. Ja z papierowymi tak nie bardzo do książek. No ale jakoś je wykorzystam. Ale to są standardowe, chyba moje ulubione. Te są na szczęście przezroczyste. Kurde, może powinnam jednak zapalić światło. Czy to wygląda lepiej? Wątpię. Dobra, trudno, niech zostanie. Jejku, a ta książka jest też strasznie brudna. Kolejna o człowieku. Tym razem jest to Marek Niedźwiecki, książka dla mojego taty. Dyrdy Marki. O trójce, o samym panu Niedźwieckim mogłabym mówić dużo. Mam kilka książek związanych i z trójką, i samym panem Markiem na półkach, więc jest to mi postać bliska i to, co się stało w tym roku z trójką, było dla mnie straszne. Nie wiem, czy 1 stycznia będzie z listą przebojów, czy nie, ale to była moja tradycja. I zawsze właśnie 1 stycznia spędzałam ten dzień słuchając na dobrą sprawę tych samych piosenek, ale w różnych konfiguracjach, z różnymi komentarzami. I przykro mi, że już tego nie ma. Jest co prawda Radio Nowy Świat. Teraz powstaje Radio 357, ale wiecie, to już nie będzie to samo, kiedy ci wszyscy radiowcy będą rozproszeni. Więc tutaj jest taka podróż sentymentalna. Bardzo też na pewno to przeczytam. Z tego co widzę, bardzo ładnie wydana graficznie. Bardzo kolorowa, zachęcająca. A sam pan Marek przypomina mi też trochę mojego tatę. Co prawda tata zmienił wizerunek w ostatnich latach. Ale jak byłam młodsza, to był podobny bardzo. Akurat mi się bardzo fajnie otworzyło na płytach idealnych. Aż sobie zobaczę. Pewnie mi się parę pokrywa. Książka Hani Yanagihary. Jeżeli mnie słuchacie i pamiętacie, co mówię, to wiecie, że ja za małym życiem tak nie za bardzo przypadam. Ale ciekawa jestem, bo nie jestem uprzedzona do samej autorki i chciałabym zobaczyć, jak tworzy dalej. Właściwie ta książka jest wcześniejsza, więc może jak tworzyła wcześniej, a była chyba za 5 albo 7 zł, dlatego ją wzięłam. Cena okładkowa to 50, więc... Tutaj mam książkę, na którą czaiłam się najbardziej i chciałam ją właśnie w tym starym wydaniu z gorzkiej czekolady wydawnictwa Media Rodzina. Obejrzałam w tym roku film i nie powiem, że zrobił na mnie wielkie wrażenie, bo czułam, że wiele wątków było uproszczonych, ale sama historia bardzo do mnie trafiła i słyszałam, że w książce jest ona mocniej rozwinięta. A wszędzie było wydanie filmowe i to było 30-40 zł. A w taniej książce jest stare wydanie, które podoba mi się graficznie o wiele bardziej. I jak patrzyłam poprzednio, było po dychę, a ja ją kupiłam za 4,50, 90, coś takiego. Więc jestem zachwycona i ta książka jest zupełnie nowa, nieuszkodzona. W przeciwieństwie do tutaj na razie małych wtop, ale... Gdzie jesteś, Bernadette? Nie wiem, czy ją zdążę jeszcze przeczytać w tym roku, ale mam przeczucie, że to może być ważna powieść dla mnie. Zobaczymy, jak będzie, ale strasznie się cieszę właśnie, że i mam to wydanie, i że jeszcze dorwałam je w takiej zawrotnej cenie. W ogóle bardzo dużo z tych książek mam w takich śmiesznych cenach, bo był Czarny Piątek i udało mi się upolować kilka takich tytułów. Wiecie, jak to jest przed świętami, ja
Ja mam jednak z tym mały problem. I byłam na początku zła, że kupiłam parę rzeczy, a paru tych bardzo chciałam nie kupiłam, ale stwierdziłam, że może są za drogie. I sama nie wiem, pewnie jeszcze jakieś zamówienie przed świętami zrobię. Jakiś fragment zachęcający do książki W butach Walerii. Nie słyszałam jeszcze nic na ten temat. Ale widzę, że jest jakiś serial Netflixowy. Wygląda trochę jak Seks w Wielkim Mieście. Cztery przyjaciółki. Coś te klimaty. Nie mam pojęcia, czy mam dobre skojarzenia. Dajcie znać. Psiego najlepszego książka z outletu. Nie pamiętam cen, tak jak mówię, ale to były... Myślę, że poniżej 10 zł ta książka była. Pewnie koło 5. I szczerze mówiąc, nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń poważnych. Delikatne zagięcia. Nie czytam serii Był sobie pies, ani nie oglądałam filmów, ale wiecie, teraz przed świętami właśnie poniosło mnie, bo za dużo tych książek świątecznych chyba zamówiłam, a jak z moją ochotą na ich czytanie będzie, tego nie wiem. No ale najwyżej zostawię sobie i będę czytać w przyszłym roku. To szczerze mówiąc, nie wiem do końca, co to jest. Bo to jest książka, którą zażyczył sobie mój brat i kupiłam ją dla niego. Jeszcze jedna to będzie gdzieś książka dla mojego brata. Razmataz. W ogóle to jest wydawnictwo Józef Czyński. Nie wiedziałam, że jest takie wydawnictwo, ale pamiętam z dzieciństwa wesołą gramatykę Józefa Częścika. Wesoła gramatyka Józefa Częścika. To była bardzo fajna, bardzo przystępna książka o gramatyce. I ja nie wiem, czy to jest coś w stylu pasty, czy to jest coś jeszcze... Chciałam powiedzieć jeszcze gorzej. Nie wiem. Kurczę, ta książka chyba kosztowała około 30 zł, a niestety... Znowu się to powtarza, są jakieś zagięcia. To, że jest brudna, to leży w magazynie, nie? Ale ja nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, na ile to widać, ale kurde. I to też jest książka w prezencie dla mojego brata, więc tym bardziej... Nie wiem, co z tą tanią książką mam robić, naprawdę. Reklamować tego nie będę i znowu się powtarza historia. Nie podoba mi się to. W każdym razie jest to książka Piotra C. I dla odmiany mój brat teraz czyta dużo klasyki. I w międzyczasie właśnie będzie sięgał po Piotra C. po raz kolejny. Ja chyba raz mówiłam o jakiejś książce. Też czytałam je wszystkie, bo są w domu. I z czystej ciekawości. Oczywiście z Piotrem C. jest różnie. Chociaż uważam, że nie jest aż tak źle, jak się mówi. Zwłaszcza w tych poprzednich... w tych późniejszych książkach, że są tam mimo wszystko jakieś spostrzeżenia trafne. Natomiast jeżeli ktoś to wszystko bierze, tak wiecie, w 100% do siebie i kieruje się tym wszystkim i bierze życie wielkomiejskiej Warszawy za jedyne słuszne i jedyny pewnik, że właśnie tak wygląda życie, no to pewnie nie do końca tak jest. I są w tych książkach też szkodliwe różne przekonania, tak sądzę. Ale wiecie, nie będę opiniować na ten temat, dopóki nie przeczytam. Jak mój brat chce coś czytać, to ja z chęcią kupuję mu, bo cieszę się, jak czyta. A że ostatnio czyta, to dostanie ode mnie dwie kolejne książki. Miałam jeszcze dostać następne części Malcolma, ale dosyć drogie były, więc zamówię je pewnie z innego źródła za jakiś czas. Teraz nie pamiętam, która z tych książek była z outletu, bo jedna książka Amandy Prowse była, a druga nie. Jeżeli to nie była ta, no to słabo, bo jest również pozaginana. To są mocne zagięcia, jak na książkę nieprzecenioną. Ja to sprawdzę jeszcze, ale z tego, co pamiętam, to nie jest ta przeceniona. Ja tej autorki czytam dwie książki, one są bardzo ciepłe, rodzinne i z fajnym przekazem, wydaje mi się, na święta też będzie super. W zeszłym roku czytałam jej świąteczną książkę i myślę, że w tym roku po te sięgnę na pewno. No ta jest ewidentnie bardzo brudna, ale o wiele mniej pozaginana. Sprawdzę na ich stronie i powiem wam zaraz na końcu. W każdym razie, nie, wydaje mi się, że nie kupiłabym tej książki w tym momencie, gdyby nie była z outletu. Więc zgaduję, że ta jest z outletu, a jest mniej zniszczona niż ta, która kosztowała chyba ponad 20 zł, więc słabo. Kolejna gra o tron dla mojego taty. On teraz nabiera tempa i leci coraz szybciej z kolejnymi częściami, więc akurat teraz dostanie na święta, pewnie następną na urodziny. Te dwie książki znajdzie pod choinką. I ja zwariuję, ta książka też jest zagięta, twarda oprawa. I wiecie, z jednej strony to nie są aż tak duże uszczerbki, żeby to reklamować, a z drugiej jestem zła, bo zdarza się to kolejny raz. I... Nie po to kupuję nowe książki, żeby one były... uszkodzone, zwłaszcza jeżeli to są prezenty. Tego nie widać pewnie dobrze, ale nawet jeżeli to są delikatne uszkodzenia,
no to sorry, jeżeli książka jest podawana jako nowa, no to albo outlet, albo proszę jej nie sprzedawać. Także obawiam się, że się troszkę oddalimy od siebie z księgarnią. Przykre. I ostatnia książka świąteczna z tego zamówienia. Robi się ciemniej, czy mi się zdaje. Nie chciałam lampy, bo nie chcę siebie oświetlać, bym musiała coś ze sobą zrobić bardziej. Bo tak nie jestem w najlepszej formie fizyczno-wizualnej w tej chwili. Listy pełne marzeń Magdaleny Witkiewicz. Czytałam kilka książek tej autorki. Jeżeli chodzi o polskie obyczajówki, to uważam, że to jest jedna z fajniejszych pisarek. Jej książki są takie ciepłe, bardzo rodzinne i fajnie napisane. Ja z polskimi obyczajówkami mam tak, wiecie, raczej sceptycznie do nich podchodzę, ale tę pisarkę naprawdę lubię. Byłam kiedyś na spotkaniu autorskim z nią i ona też mieszka w Gdańsku, także blisko siebie jesteśmy. I podoba mi się też historia jej pisarstwa, bo ona, nie jestem pewna, czy w banku pracowała, czy w jakiejś korporacji, ale czymś związanym z ekonomią. I potem zaczęła pisać powieści. I dzisiaj jest pisarką, także fajnie. W sumie na ten moment mam ochotę przeczytać te wszystkie książki świąteczne, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Przed świętami pewnie nie zdążę, ale może do lutego będę sobie czytać. I dwie najbardziej oczekiwane przeze mnie książki. Po pierwsze, Mur duchów, który w końcu jest u mnie, Sary Moss. Ja w tym roku poznałam twórczość tej pisarki i też trafia ona do pisarek, które będę zdecydowanie śledzić, bo jest to coś, co mnie przekonuje, co do mnie trafia. I sposób pisania, który uważam, że jest bardzo ciekawy. I sposób myślenia. Bardzo byłam rozczarowana, jak się dowiedziałam, że to jest takie cienkie, bo ja te jej 500-stronicowe powieści bardzo szybko pochłaniałam, bo właśnie ten styl jest świetny. I samo tłumaczenie Pauliny Surniak też zdecydowanie. I ostatnia książka, na którą bardzo czekałam. Książka o miłości. Jest to rozmowa Gosi Halber i Olgi Drendy. Gosię śledzę od lat, Olgę znam o wiele mniej, ale bardzo, bardzo mnie ciekawią te ich przemyślenia, ta ich rozmowa. Czytałam fragmenty tej książki i wciągnęłam się od razu. Zresztą jak usłyszałam, że Gosia robi coś nowego związanego z pisaniem, to wiedziałam, że po tę książkę sięgnę. I to też jest jedna z tych pozycji, które chciałabym przeczytać jak najszybciej. Także tak to wygląda. Czy nie dostałam żadnych zakładek tym razem? Co tu się stało, Tania, książko? Czy są w jakiejś książce? No nie, do wszystkich zaglądałam i nie ma. Że nie ma zakładek, niektóre książki są zniszczone. Słabo to wygląda tym razem. Za chwilę będę je wszystkie czyścić, bo wiecie co? Mnie to przeraża, jak ludzie otwierają paczki na przykład w pościeli i ta paczka sobie jedzie. Ja już pomijam pandemię, bo zawsze miałam taki zgrzyt straszny, kiedy ludzie rzucają sobie te paczki, brudne paczki na pościel. One są w samochodzie, są w magazynach i wiadomo, że to nie jest czyste, a jednak pościel to jest takie miejsce dosyć osobiste, wydaje mi się. I ja książki czyszczę od lat, także to nie jest żadne pandemiczne. One są w pyle, też są z magazynu. Już pomijam to, że część z tych książek jest po prostu brudna, dosłownie. I ma jakieś dziwne ślady. Także, nie no, każdy sobie robi jak chce, ale mnie to za każdym razem mocno zastanawia, kiedy ludzie tak wywalone sobie wszystko rzucają w miejsce, w którym śpią. Dziwne. Nie mam pojęcia, kiedy puszczę ten film, ale właściwie cały rok od kwietnia nic nie wrzucałam, a jeszcze miałam zaległe filmy z zeszłego roku. Część już pewnie nie wrzucę nigdy, ale myślę, że część umieszczę mimo wszystko. A żal mi pracy, którą w to ułożyłam. Ale tyle się dzieje, dzieje się tyle głupich rzeczy, że zwyczajnie nie miałam siły jakoś być w internecie. I wycofałam się z internetu, oddaliłam się od wielu osób i to wszystko jest takie słabe. Mam nadzieję, że powoli uda mi się jakoś wrócić do siebie, wrócić do życia jako takiego mimo wszystko. Także jak to będzie z tymi filmami, to dam znać. Nie wiem, tam jest zakładka społeczność albo coś takiego, może tam mi się uda. Patrzcie, jakie fajne. I te papiery mi się za chwilę przydadzą do malowania. Ułożę sobie na podłodze, żeby jej nie pobrudzić. Nie wiem, jak z tym malowaniem wyjdzie. Mama z moim bratem byli na zakupach, kupili mi farbę, ale nie kupili kuwety, bo moja mama uzna, że jest czarna, brzydka i nie wezmą jej. To jest, myślę, bardzo kluczowe, kolor kuwety. Ale dobra, jakoś sobie z tym poradzę, myślę.
Za chwilę się przebieram, ogarniam i takie jest światło, że jest słabo z tym malowaniem, ale może chociaż trochę mi się uda. Chciałam podnieść te książki, ale się nie da. Ciemność. Strasznie tu ciemno. Nieważne, w każdym razie chciałam wam tylko powiedzieć, że sprawdziłam to i 5 książek z tego całego zamówienia, w tym 2, które daję komuś w prezencie, są uszkodzone. Jest mi naprawdę przykro, bo wiem, że dużo osób współpracuje z tanią książką i kupowałam te książki korzystając z linku afiliacyjnego, żeby wesprzeć jedną osobę konkretną, którą chciałam. No i szkoda, kurde, że to tak wygląda, bo jeżeli chodzi o ceny, często są one konkurencyjne. Obsługa klienta też jest spoko, szybko można się z nimi skontaktować. Realizują też te zamówienia dosyć sprawnie, także to wszystko jest okej. Ale kurczę, jeżeli książki, które kupuję normalne, w cenie regularnej, w sensie, wiecie, bez promocji i bez outletu, bez promocji w ramach księgarni, no wiadomo, że one są tańsze niż cena okładkowa, ale wiecie, co mam na myśli? No to oczekuję pełnowartościowego, całego produktu. I to nie jest kwestia tego teraz, żebym się chwilę przed świętami bawiła w jakieś wymiany, bo nie po to zamawiałam teraz, żeby znowu zamawiać kuriera, wypisywać, robić zdjęcia i tak dalej, jak to robiłam poprzednio. I nie wymieniałam tych książek, po prostu chciałam zwrócić na to uwagę. I jak widać, ciągle jest tak samo. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest duża księgarnia i na pewno mam mnóstwo zamówień, ale jednak powinna być jakaś kontrola jakości tych zamówień, no bo kupując nową książkę, chyba każdy chce ją dostać nową, niezniszczoną. Tym bardziej, jeżeli chcemy ją komuś dać w prezencie. I strasznie mi jest przykro z tego powodu. Tym bardziej, że tak jak mówię, dzięki tej księgarni można było wspierać też innych. Jeszcze korzystałam z Letty Shop, bo tam jest też jakaś zniżka i jeszcze miałam zniżkę jako stała klientka, więc tych zniżek trochę się nazbierało i siłą rzeczy to zamówienie wychodzi o wiele taniej. Plus te wszystkie książki przecenione, ale kurczę, nie wiem, być może będę kupowała tylko książki z outletów, z promocji. Takich dużych, bo to wtedy boli mniej, ale jednak, no boli. Ja wiem, niektórym może to nie robić różnicy, ale mi jednak robi, zwłaszcza, jak powtarzam, to są to książki dla kogoś, nie dla mnie. Niefajnie, niefajnie. Także jeszcze raz, podsumowując, ja to rozumiem z punktu widzenia ludzkiego, tak? Masz dużo pracy, nie zauważasz tego i przysyłasz produkt, który jest w jakiś sposób uszkodzony, ale z punktu widzenia wizerunkowego i biznesowego to jest bardzo kiepskie i słabe, bo o klientów trzeba dbać, a żeby o nich dbać, produkty powinny być jak najwyższej jakości. I taka jest moja opinia. Jasne, książki, niektórzy mówią, że to są nadprodukty, dla mnie też są bardzo ważne w wymiarze symbolicznym, jednak wciąż księgarnia internetowa jest biznesem. I no mnie takie sytuacje bardzo zniechęcają. Jak widać, nie zniechęciła mnie wystarczająco. Poprzednia sytuacja, liczyłam, że tym razem będzie inaczej, jest znowu tak samo. Co ciekawe, z Empiku zamówienia ostatnimi czasy przychodzą naprawdę i bardzo dobrze zapakowane i nie miałam ani razu sytuacji, żeby książka była jakkolwiek uszkodzona w stanie idealnym. Wszystko przychodzi, także mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo też słyszałam różne opinie od różnych osób, ale tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, a z cenami empikowymi jest różnie. Chociaż w premium wiele książek faktycznie się bardziej opłaca kupować. Dajcie znać w ogóle, jeżeli korzystacie z księgarni internetowych, którą polecacie i gdzie są przystępne ceny i dobra jakość, tak? Nic nie jest uszkodzone. Wiem, że teraz w tym momencie warto kupować na stronach wydawnictw bezpośrednio, żeby wspierać ich, jeśli jest to możliwe. Ale tak jak widzieliście u mnie, każda z tych książek prawie była z innej bajki, więc jakiś czas temu zamawiałam ze Świata Książki i też wszystko było świetnie. Także polecam Świat Książki. Możecie zobaczyć, albo będziecie mogli zobaczyć, jak otwieram paczkę stamtąd. I tam naprawdę te książki wszystkie były w doskonałym stanie, część też była zafoliowana. Nie ekologicznie, ale przynajmniej z pewnością, że taka książka nie będzie uszkodzona, zwłaszcza jeżeli chcecie ją komuś dać w prezencie. Więc tyle ode mnie. Na razie.
skończyłam przemalować pokój i wydawało mi się, że skończyłam, bo dzisiaj niestety jeszcze całą tę część będę poprawiała. Nie podoba mi się efekt i nie podoba mi się, bo zostało sporo grudek. Myślałam, że je zdrapię, ale są zaschnięte i są tutaj na amen, więc będę miała pamiątkę. Niestety. Był to mój pierwszy taki świadomy remont. I ten remont wyszedł zupełnie spontanicznie, bo nie było to coś, o czym marzyłam i co planowałam. Po prostu trwał u nas od kilku miesięcy remont dachu. Właściwie wymiana dachu, bo od wielu lat przeciekał i w końcu doczekaliśmy się na zgodę na taki remont. W każdym razie, skoro już i tak musiałam wszystko wynieść, było wymieniane okno w moim pokoju, było tu zmieniane jakieś tam rzeczy techniczno-budowlane, w które nie będę się zagłębiać, no to postanowiłam, że odmaluję ten pokój. I dobrze się stało. Powiem wam, że mnie nakręcają bardzo takie rzeczy. Nie znam się kompletnie na remontach, na malowaniu, na tej branży budowlano-remontowej, ale jak mogę coś zrobić sama, mogę się tego nauczyć przy okazji, mogę coś pokombinować i jest to związane z działaniami manualnymi, to podejmuję wyzwanie i zawsze mnie to bawi. Więc samo malowanie mnie bawi. Robienie tego jest zaskakująco przyjemne dla mnie i to jest lepsze niż medytacja tak naprawdę. Dlatego z jednej strony już dzisiaj nie mam siły, bo to trwa prawie tydzień. Nie jest takie proste wbrew pozorom pomalować ten pokój, bo te wszystkie skosy i zakamarki i tak dalej. I też musiałam przesuwać meble, bo wiecie, tu ta ściana musiała doschnąć, potem... No, nie wiem, czy to jest ciekawe, co mówię, ale no tak to wyglądało. Także jeszcze dzisiaj będę to malować i będę gruntować kawałek ściany. To dopiero będzie fascynujące. Także tak, podzielę się jeszcze moimi wrażeniami z farb, bo korzystałam z trzech różnych farb, tak wyszło. I najsłabszą farbą okazała się dekoral, ale nie wiem, czy to z tego względu, że ona była już długo u mnie w domu. Nie wiem, czy jest przeterminowana, czy farby mają datę ważności, nie znalazłam tego. W każdym razie najbardziej śmierdziała i była najbardziej gęsta, najgorzej się nakłada na ścianę. Śnieżka była spoko, ale bardzo mało wydajna i też słabo kryjąca. Dużo trzeba było jej użyć, żeby pokryć większą część ściany. Ale zupełnie nie śmierdziała i no jest ekologiczna, więc może dlatego działała się nią troszkę lepiej. I najlepsza ta, z której jeszcze korzystam, to jedynka śnieżno-biała. Ona jest do gruntowania i malowania, także wspaniale. Wspaniały, spontaniczny, przypadkowy wybór mojego brata, jeszcze zimowe tutaj motywy. Cudownie. Nie spodziewałam się, że będę kiedykolwiek opowiadała o farbach przed kamerą. Jutro wam opowiem o gruncie. A już tak całkiem serio, w czasie tego malowania przesłuchałam dwóch audiobooków. W międzyczasie skończyłam też książkę papierową. Zacznę szybko od audiobooków. Były to dwie książki Stephena Kinga. Pierwszą z książek było Uniesienie i jest to książka króciutka, ja ją zaczęłam we wrześniu, skończyłam ją nagle w grudniu. Coś mi było z nią nie po drodze. Książkę przetłumaczyła Danuta Górska, lektorem był Leszek Filipowicz. I jest to historia bardzo krótka, historia, która może się wam kojarzyć troszkę z Chudszym, jeżeli znacie Chudszego Stephena Kinga, ponieważ tutaj też się pojawia motyw tracenia wagi. Tylko wygląda to troszkę inaczej. Motyw jest podobny, ale historia jest zupełnie inna, do czego innego prowadzi i o czym innym opowiada. Ja słyszałam raczej negatywne opinie o tej książce, a mi się zaskakująco ta historia spodobała. Podoba mi się jej rozwiązanie, podoba mi się przesłanie, jeśli można tak powiedzieć. I cieszę się, że jej przesłuchałam. Ona jest w tym klimacie właśnie bardziej takim sentymentalnym, może nie, ale takim egzystencjalnym, a do mnie to bardziej trafia niż jakieś czyste, paranormalne historie czy horrory, więc jeżeli jest ten motyw drugiego dna, to zawsze jest dla mnie plus. Dlatego też ta książka zaskoczyła mnie pozytywnie. Mówiłam wam, że nie jestem chora niedawno, gardło mi zaczęło wysiadać, coś się dzieje, także mam nadzieję, że to nie jest jakiś zły znak. Instytut przetłumaczył Rafał Lisowski. Przeczytał Maciej Kowalik. Instytut jest jedną z tych nowszych powieści. Jest to historia paranormalna. Historia o dzieciach z nadprzyrodzonymi zdolnościami i o tytułowym instytucie, do którego w tajemniczych okolicznościach trafiają. I właściwie to jest tyle, co mogę powiedzieć, bo wszystko, co bym powiedziała, mogłoby zepsuć poznawanie tej fabuły. Instytut faktycznie jest bardzo dobrze skonstruowany, jest pewnie, gdybym próbowała obiektywnie to oceniać, lepsze od Uniesienia. Trudno to porównywać, bo to jest jednak gigantyczna opowieść, a Uniesienie jest
bardziej w kierunku nowelki, tam nie wiem ile ona ma fizycznie, chyba mniej niż 200 stron. I z jednej strony to było ciekawe, ja lubię bardzo dziecięce postaci, które kreuje King, ale też nie czułam się jakoś super porwana ani przywiązana do bohaterów i nie przeżyłam tego jakoś bardzo mocno. Więc pod tym względem mnie trochę zawiodło, ale do samej książki nie mam wielkich zarzutów, bo jest naprawdę dobrze zrobiona, rzetelnie przygotowana, ale nie znajdzie się w jakimś moim top kingowym. Wiem, że wielu osobom się bardzo podoba, dlatego myślę, że mogę ją polecić. Po prostu zależy, czego szukacie w takiej lekturze. Dla mnie była okej. Ciekawie mi się jej słuchało, ale też nie było to dla mnie tak porywające i emocjonujące, jak mogłoby być. Dlatego to zaznaczam. I ostatnia, najważniejsza z tych książek. Książka, o której mówiłam już w poprzednim ujęciu jakimś, kiedy do mnie przyszła książka Hani Sywuli. W głowie się poprzewracało. Hanie możecie znać z Instagrama i z kanału na YouTubie Hania S. Jest ona studentką i pasjonatką psychologii, więc ma tej wiedzy psychologicznej sporo. Jest to książka z kategorii wspierająco-uświadamiających, tak bym ją nazwała. Książka, w której Hania z jednej strony dzieli się swoją historią, z drugiej opowiada masę ciekawostek związanych z badaniami psychologicznymi, z niektórymi zjawiskami, które dotyczą każdego z nas. Z trzeciej pokazuje teoretyczną część tych zagadnień i podsuwa ćwiczenia, jak pracować, żeby żyło nam się lepiej i żeby pracowało nam się lepiej ze swoją głową, ze swoimi relacjami, z masą rzeczy, które naprawdę dotyczą każdego. I słuchajcie, moim zdaniem taka książka powinna być lekturą. W ogóle, jeżeli mnie śledzicie, wiecie pewnie, jakie jest moje zdanie, że naprawdę edukacja psychoseksualna, wszystko, co się łączy z tym, jak ograć swoje życie jako człowieka, powinno być podstawą w ogóle edukacji od wczesnych lat do późnych tak naprawdę, bo to nie jest coś, co się kończy w pewnym momencie, tylko rozwijamy całe życie, jeżeli oczywiście chcemy rozwijać, bo formalnej edukacji nikt tak naprawdę porządnej w tym momencie nie ma. Myślę, że ta książka jest na bardzo różne etapy. Nie wiem, jak sprawdzi się u osób, które są zaawansowane na przykład w procesie terapii, ale myślę, że też może być takim dodatkowym wsparciem. Czymś, co z jednej strony pokaże wam, że nie jesteście sami i że takie rzeczy dzieją się z każdym człowiekiem na różnych etapach. Każdy ma jakieś błędy w swojej głowie, każdy ma jakieś nieprawidłowe przekonania, według których żyje, każdy popełnia błędy. I warto o tym pamiętać, warto też uczyć się, jak sprawić, żeby to życie było lepsze i dla nas samych, i dla naszych bliskich, czy kogokolwiek, z kim mamy styczność. I ja bardzo wiele książek z zakresu okołopsychologicznego i rozwojowego czytałam. Natomiast ta książka jest taka, że jeżeli ktoś zapytałby mnie o podstawę, o to, jak zacząć dbać o swoją głowę, co zrobić właśnie w takim momencie chaosu, może w momencie kryzysu. Oczywiście można pójść na terapię zawsze i pamiętajcie o tym, że jeżeli czujecie, że takiej pomocy potrzebujecie, to jest dobry pomysł. Ale jeżeli na przykład nie jesteście jeszcze na to gotowi, jeżeli chcecie na początek zająć się sobą sami i jakoś poukładać sobie pewne rzeczy w głowie, zacząć pracować nad dobrą relacją ze sobą i spokojem wewnętrznym, to jest super pomysł. Jest naprawdę bardzo przystępnie napisana, bez żadnego patrzenia z góry, jest taka ciepła, jeżeli tak mogę powiedzieć o książce. Jeżeli znacie media społecznościowe Hani, to wiecie na pewno, że można tam się czuć komfortowo, dlatego myślę, że to jest książka, którą można bez wahania podsuwać osobom, które myślicie, że mogą jej potrzebować. Moim zdaniem takie rzeczy pomagają, wspierają. Wiadomo, że jeżeli długofalowo nie będziecie sami dążyć do tego, żeby pewne rzeczy naprawić w swoim życiu, to nic nie da samo przeczytanie tej książki, ale jest to jakiś początek. Dlatego ja bardzo was zachęcam, też do obserwowania przez was Hani, bo naprawdę ona przedstawia podstawy, które warto znać. I jeżeli nie sobie, to być może pomożecie dzięki temu komuś z waszych bliskich. Osoby 12+ mogłyby sięgnąć po taką książkę i zacząć lepiej rozumieć siebie i rozumieć, jak działa życie wewnętrzne, zewnętrzne, w nas samych i w innych osobach. Ja tak jak mówię, mam tej wiedzy trochę i wiele z tego, co było w tej książce, już było mi znane, ale też pojawiają się takie ciekawostki i takie świeże spojrzenie na pewne znane teorie, spojrzenie z perspektywy Hani, że myślę, że warto. Ja też będę wracała do niektórych ćwiczeń i niektórych
fragmentów tej książki w momentach, w których będą mi one potrzebne. Oprócz tego, że będę sięgać sama po tę książkę, to na pewno będę zachęcać osoby w moim otoczeniu, żeby też po nią sięgały, żeby żyło nam się wszystkim lepiej i łatwiej. Nie mogę wam pokazać tej książki w środku, bo tak tu jest napisane, więc nie będę tego łamać, ale mogę powiedzieć wam, że jest naprawdę pięknie wydana, ilustracje są bardzo starannie, bardzo w ciekawej konwencji wykonane i są zabawne przy tym. Także jest tu też trochę humoru i to wszystko naprawdę jest w takiej otoczce, że powinno być zrozumiane przez każdego i użyteczne. Także Hani bardzo gratuluję, że udało jej się stworzyć tę książkę i mam nadzieję, że będzie służyć jak największej liczbie osób jak najdłużej. Na koniec pokażę wam jeszcze coś zupełnie z innej kategorii, z kategorii płytowej. Płytę, którą dostałam wczoraj od mojego kuzyna. Jeżeli znacie zespół Riverside, to pewnie wiecie, że z okazji odwołanej trasy przez wiadomo jaką sytuację wypuścili specjalny album z tej okazji. Kurczę, źle mam poustawiane te światła, ale trudno. Jest edycja czteropłytowa. Są dwie płyty CD i DVD plus Blu-ray do wyboru, także niesamowicie. I są też autografy zespołu. Także piękne wydanie. Wiem, że od stycznia chyba, czy od lutego, w każdym razie od przyszłego roku będzie dostępne w sprzedaży. Także myślę, że to jest coś super dla fanów. Ja jeszcze tego nie słuchałam, ale naprawdę jestem w szoku. Ciekawa jestem, ile to będzie kosztowało. A że mój kuzyn miał dwa bilety, to postanowił się ze mną podzielić, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Także pozdrawiam, jeśli oglądasz, Pugi. I na razie to by było na tyle. Ja się zbieram malować i remontować dalej. Możecie mi życzyć powodzenia. Może kiedyś otworzę swoją firmę remontową, to polecam się na przyszłość. Raczej to nie nastąpi, ale tu mam plany. Już zastanawiam, czy nie zrobić sobie półki na książki na belce. Więc może też będzie z tego wspaniały filmik. I też nie martwcie się, tak jak moja babcia, że nie ma mi kto pomóc. Ma mi kto pomóc, ale ja sobie poradzę sama i po co mam innym w tym momencie zawracać głowę, kiedy mogę to zrobić. Także spokojnie. Za chwilę będę robić kolejną fascynującą czynność po skończeniu remontu pokoju. Teraz w innym pomieszczeniu będę odgrzybiać ścianę. Myślę, że te vlogi powinny dostać jakąś inną nazwę, adekwatną do tego wszystkiego, co robię. Zanim zacznę to robić, chciałam szybko powiedzieć, że skończyłam słuchać książki, najnowszej książki Kasi Nosowskiej, Powrót z Bambuko. Słucham jej na Legimi w audiobooku. Ja poprzednią książkę Kasi też czytałam,
akurat tamtą w formie papierowej. I podobała mi się. Wiele przemyśleń, wiele poglądów autorki jest spójne z tym, co ja myślę, więc odnajduję się w tym. Ale tutaj mam kilka problemów z tą drugą częścią. Na samym początku myślałam, że w ogóle ją rzucę, bo wprowadzała mnie w bardzo przygnębiający nastrój. I te historie z jednej strony momentami są takie zabawne, ale są słodko-gorzkie i często w swojej wymowie dosyć takie przykre, jeżeli myślimy o społeczeństwie, do którego autorka często się odnosi. I to w ogóle jest taki zbiór felietonów, można powiedzieć, przemyśleń o życiu i też wspomnień ze swoich własnych doświadczeń. Doświadczeń z dzieciństwa, doświadczeń związanych z relacjami z rodzicami, z dzieckiem, z partnerami. Z jednej strony w tych felietonach przeszkadzało mi to, że one często się urywają. Brakuje jakiegoś jednego zdania nawet podsumowującego. Wciągacie się w słuchanie tego i nagle ciach, koniec. Zero puenty, zero jakiegoś dobrego zakończenia. I to mi tam zgrzytało. No to jest drobiazg, ale czułam taki niedosyt, bo niektórych, nie po wszystkich, ale w niektórych momentach tak było. Druga sprawa, to było dosyć dziwne i nie miałam jeszcze czegoś takiego, chyba w wypadku żadnego z artystów. Zaczęłam się zastanawiać, czy te zwierzenia, te historie są mi potrzebne, czy wiedza o nich jest mi potrzebna w kontekście twórczości artystycznej i muzycznej. Bo czułam, że niektóre z tekstów piosenek, czy Hej, czy solowej, Kasi, zmieniają dla mnie trochę wydźwięk, zmieniają znaczenie, a jednak w piosenkach, w tekstach piosenek lubię najbardziej to, że można je dopasować gdzieś tam, interpretować po swojemu, a kiedy znamy dokładny kontekst, wiemy z czego, co powstało, na jakich doświadczeniach autor czy autorka opierał właśnie te teksty. Nie jestem pewna, czy jest mi to potrzebne aż tak szczegółowo, aż tak bardzo. Rozumiem z perspektywy autora, że czy w ogóle osoby, że niektórymi rzeczami chcę się podzielić z jednej strony, żeby dać inspirację czy przestrzec innych przed popełnianiem niektórych błędów. Z drugiej to jest pewnie doskonała autoterapia. Natomiast ja sama zastanawiam się często, bo ja bardzo dużo piszę, piszę od tak regularnie, jako zaraz 20 lat pewnie minie, jak piszę. Po prostu od dzieciństwa cały czas prowadziłam jakieś tam swoje dzienniki. Tego typu rzeczy. Mam mnóstwo zeszytów, pamiętników, notesów. I od kiedy weszłam do internetu i dzieliłam się często nie wprost niektórymi historiami, to mam cały czas z tyłu głowy taką myśl po prostu, co lepiej zostawić dla siebie, a czym się dzielić. I nawet nie chodzi tu o stawianie granic prywatności, bo to jeszcze inny temat. Ale co warto, a czego nie warto upubliczniać. Tak dla nas samych. I nie wiem, no wiadomo, że to jest decyzja każdego indywidualna, każdy ma inne potrzeby, każdy inaczej widzi tę sprawę, niektórzy powiedzą wszystko wszystkim i będzie im z tym okej. Ale tutaj nie wiem, gdyby to była inna osoba, osoba, która na przykład tylko pisze, myślę, że też inaczej bym to odebrała, a jednak w tym kontekście muzycznym jakoś tak dziwnie mi się to odbierało. Niemniej uważam, że dużo przemyśleń, które są tam zawarte, jest potrzebna, żeby powiedzieć o nich głośno, chociaż może to są banały, może to są rzeczy oczywiste dla wielu. W podejściu do wielu spraw myślę, że mam spójne przemyślenia z autorką, ale też ja myślę, że jestem mniej radykalna w swoich opiniach i im jestem starsza, tym mam takie bardziej liberalne podejście do tego, co robią inni ludzie, bo inni ludzie to nie ja i to, że ja mam konkretne i może bardzo stałe przekonania w niektórych sprawach, zwłaszcza relacji, zwłaszcza tego, jak prowadzę swoje życie i jak chciałabym, żeby wyglądało, no to rozumiem, że nie każdy tak ma i spoko, no jakby nie moja sprawa. A tutaj momentami czułam właśnie takie coś, że autorka chciałaby jednak, żeby wszyscy postępowali w określony sposób. Być może to by było lepsze i zdrowsze, ale no tak się nie da. Myślę, że najważniejszym takim z tych felietonów dla mnie, też nieodkrywczym, ale takim, z którym najbardziej się utożsamiałam z przemyśleniami, był ten dotyczący dzieci, bo to jednak prywatne decyzje prywatnymi decyzjami, ale po pierwsze przedmiotowe podejście do dziecka nigdy nie będzie dobrym i to, że dziecko jest oddzielnym bytem, uważam, że każdy, kto myśli w ogóle o rodzicielstwie, powinien mieć z tyłu głowy, bo tak naprawdę okej, jesteśmy odpowiedzialni, zwłaszcza przez te pierwsze kilkanaście,
kilkanaście lat prawnie, a tak naprawdę całe życie gdzieś ta odpowiedzialność jest, skoro już powołaliśmy kogoś na świat. I też mnie zawsze uwiera to, na co Kasia zwróciła uwagę, że dziecka się nie ma, chce mieć dziecko. To jest takie bardzo z jednej strony egoistyczne, z drugiej uprzedmiotowiające. I no, moim zdaniem to jest w ogóle najpoważniejsza decyzja, jaką można podjąć w życiu. A też mam wrażenie, że wiele osób decyduje się na to po prostu jako kolejny punkt do odhaczenia, jakby nie czując wagi tego. I to mnie przeraża trochę. I no, autorka też, no Soska też właśnie z perspektywy osoby, która wiele nieciekawych rzeczy przeżyła w dzieciństwie. I jako wrażliwa jednostka przeżyła je bardzo. Też ma na to taki konkretny pogląd i rozumiem to i naprawdę się zgadzam, dlatego myślę, że warto akurat ten felieton udostępnić szerzej. I ten właśnie uważam za ten najbardziej wartościowy. Mocno uderzył mnie i w ogóle puściłam też mojej rodzinie fragment o pierwszej komunii. Nie będę wam tu zdradzać szczegółów, ale mam wrażenie, że już gdzieś wcześniej w jakichś wywiadach też to słyszałam. Mocna historia, bardzo. Myślę, że wyjątkowa. I tych tematów przewija się tam sporo, ale jednak właśnie te relacyjne są na pierwszym miejscu, jest to życie w internecie, są różne drogi duchowości, tu diety, tu coś. Także miszmasz jest spory. I chyba po prostu najbardziej jakoś uwiera mnie to, jak poznawanie artystki dalej. Im więcej o niej wiem, tym bardziej nie myślę o niej jako o osobie, którą lubię, której twórczość cenię, która zawsze wiedziałam, że jest bardzo wrażliwą osobą, która mocno przeżywa i się przejmuje, co akurat też jest mi bliskie, ale jakby im więcej wiem o jej życiu, o tym, co przeżywała, o tym, co nią kierowało, co stoi za tym, kim jest Kasia Nosowska, tym bardziej myślę o niej przede wszystkim ze współczuciem i z takim smutkiem. I to jest dla mnie chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Też pod koniec pojawił się felieton o zakończeniu działalności Hej. I ta historia też była dla mnie trudna. Bo jednak jeśli chodzi o tą polską scenę muzyczną, to zawsze był dla mnie ważny zespół. I zawsze pewnie będzie w jakimś tam stopniu. Ale też automatycznie zaczynam się zastanawiać, oprócz tego ile muzycy wchodzący w jego skład zyskali, to z drugiej strony jest zawsze to, co stracili. I tak naprawdę, czy to wszystko było dobre dla nich, dla samej Kasi, bo pod koniec już nie mogła wytrzymać tego i dlatego rzuciła wszystko i zawiesiła działalność. Dziwnie mi jest z tym wszystkim. Tak na bieżąco myślę, mówię na gorąco i nie wiem. W każdym razie możecie przesłuchać, możecie przeczytać i podzielić się ze mną, jak wy to odbieracie. Aż teraz zastanawiam się, czy nie wrócić do tej pierwszej książki za jakiś czas i po tych jednak 3 latach skonfrontować się z tamtą treścią. Nie wiem. Póki co idę odgrzybiać ścianę. We'll be right back.